No dobra, i znów jestem nad Motławą. Złowiłem już dwa małe okonie. W ciągu, nie wiem, 10-15 minut. Dosyć są aktywne dzisiaj ryby, ale już nie ma sandaczy. No to rzucamy dalej. W to samo miejsce. I działamy. Te branka są naprawdę bardzo, bardzo delikatne. O, teraz takie było puknięcie. Ach, spóźniłem się. To za, podejrzewam, że za końcówkę ogonka. Ale te okonki dzisiaj naprawdę nie są duże. Takie, jak wiem, po 10 cm. Cały czas przechodzi mi plecionka przez jakieś śmieci na dnie. Za każdym razem to czuję. Ale może w tych śmieciach właśnie stoją ryby. Kto to wie? Może zaraz coś się uda złowić znowu. Ale podobno tu tak jest. Jak biorą okonki, to nie za bardzo biorą sandaczyki. I na zmianę. Wczoraj dwa sandacze, okonia żadnego nie widziałem na swojej wędce, a dzisiaj jest odwrotnie. No i teraz oczywiście, jak wyciągnąłem kamerę, to się brania skończyły. Ale grunt, że w ogóle coś dzisiaj szarpie. Sprawdzę tylko stan przynęty. Nie, tu jest dobrze. Działamy dalej. Ja jak zwykle mogę sobie tylko pozwolić na kilkadziesiąt minut łowienia w ciągu dnia ze względu na pracę, ale naprawdę nie narzekam. Dobre i to. Ważne, że w ogóle jest jakiś kontrakt z rybą. No tak jak tu przyjechałem, nie wiem, z 20 minut temu, 15, to od razu były ataki ryb. Teraz to się uspokoiło. Tam, powiedzmy, na 5 takich skubnięć to dwie ryby wyciągnięte, więc nie jest źle. No, chyba jakieś coś puknęło. Czekajmy chwilę, może poprawi. O, było znowu puknięcie ryby. O. Jest, ale pięknie zapracował hamulec. Jest ryba, słuchajcie. Jest. O, aż na hamulcu tutaj zagrało. Co to będzie? Żebym jej nie stracił. Sandacz? Chyba sandacz. Nie. Szczupły. Szczupak. No, zobaczcie, jak uderzył fajnie. Dobra, wyciągam. Ależ się zapiął prawie za oko. Zobaczcie, szczupaczek. Tak, na fishbaja. Pokaż tu się do kamery. Mały. Tak. O, zobaczcie, jak połknął tą krewetkę. Oczywiście już go więcej nie męczę, wyciągam, tak żeby go nie uszkodzić. Odgryz mi przynętę. No, dawaj,
Dawaj. Dobra. I do wody. Z powrotem. I do wody. Ja już tutaj myślałem, że tu nie wiadomo jaki okoń na haku. A to szczupaczek. No spróbuję jeszcze nabić jeszcze raz. Tą garnelkę będzie się trzymać. Wiecie co? Ja to zmienię, bo ona zaraz mi spadnie. Tylko czy ja mam taką samą? Mam taką samą, ale większą. Nie. Jest. Haczyk. Szósteczka. I tak nadziewam. Na razie nie zmieniam ołowiu, bo jest trochę uciągu, 4 gramy. Tam myślę na razie będzie dobrze. No i cóż. Rzucam. Rzucam dalej. Niestety za chwilę, słuchajcie, moja sielanka się skończy. Bo widzę, że już po zegarku, że muszę się zbierać do pracy. Ale jestem, słuchajcie, mega zadowolony. No, 30 minut łowienia, 2 okonki, 1 mały szczupaczek. Bardzo fajnie. Naprawdę wam powiem, spoko, relaks. Nawet 30 minut z wędką tak relaksuje, bo od razu człowiekowi się wszystko chce robić, co ma do wykonania w danym dniu. Niestety teraz mnie czeka 1,5 dnia pracy, więc w sobotę nie połowię. Dobra. Koniec na dzisiaj.